Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Haxo. Jeżeli ktoś mnie nie zna, to zasłupuj mnie i będziesz mnie znał. Chciałem dzisiaj w sumie sprzedać wam taką historię, która mi się zdarzyła dzisiaj rano. Oczywiście najpierw nagrałem o podatkach, ale uznałem, że powiem wam to, co mi się dzisiaj rano przytrafiło. Mianowicie sobie wstałem. Od tego trzeba zacząć, że dzisiaj całą noc nie przespałem i wstałem o godzinie, jakby to określić, w sumie położyłem się o godzinie 3, wstałem o 4, więc trochę jestem niewyspany i postanowiłem sobie dzisiaj zrobić coś w stylu tlarków smażonych na patelni. Oczywiście, jak to człowiek jest niewyspany, to trochę zapomina, trochę nie kojarzy faktów i wszystko sobie przygotowałem, tak, ziemniaczki ładnie pokrojone, tam wszystko przygotowane, patelnia rozgrzana, aż tam ten, jak to wszystko położyłem, to aż skwierczało i tak postanowiłem sobie tak znikąd wziąć kąpiel. No, kto normalny podczas smażenia czegokolwiek bierze kąpiel? No i wiadomo, nie? Moja mama poszła sobie do pracy, bo miała akurat dość wczesną godzinę. No i tak mówię, kurczę, no wezmę sobie, przygotuję kąpiel, tak fajnie będzie ten. I tak jakoś podczas przygotowania tej kąpieli zapomniałem o tych talarkach i tak kąpię się, myję się, a i takie słyszę, że coś tam skwierczy. I czułem po prostu swąd, czułem ten swąd palonych ziemniaków. Ja takie szybko się ogarniam, sprawdzam oczywiście, czy jeszcze człowiek taki zamulony, po drodze gdzieś się wywaliłem, bo nogą o ręcznik zahaczyłem, mało co sobie łba nie rozbiłem. I takie wchodzę do kuchni, tak staję, takie aha, patelnia mi się pali i takie pożar na całego, bo te ziemniaki, to wszystko tam aż zapłonęło, nie? I ta patelnia takie pali się, a ja takie stoję i takie taka zawiecha, nic z tym nie robię. I po pewnym czasie, tak po 30 sekundach od sytuacji, kiedy weszłem do tej kuchni, kiedy faktycznie już widziałem ten obraz tego ogniska na patelni, postanowiłem coś z tym zrobić. I takie jak sobie teraz o tym pomyślę, to po prostu się śmieję z tego, bo jak można być takim głupim i nie pomyśleć, że smaży się ziemniaki i się nie idzie kąpać? No ale nic. Ja wam dam taką lekcję na przyszłość z własnego doświadczenia, co najwyżej, że jak wstaniecie rano, jesteście niewyspani, broń Boże, nie róbcie sobie kąpieli, zanim nie zjecie śniadania, bo to się może źle skończyć. No tak to jest, tak to jest. Ja już się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie i pamiętajcie na przyszłość, unikajcie kąpieli przy śniadaniu, przed śniadaniem. Naprawdę nie warto. Najlepiej jest się, znaczy albo się umyjcie i dopiero to śniadanie zróbcie, albo po śniadaniu się umyjcie. Chociaż z reguły kąpiel się bierze przed śniadaniem, trzeba być czysto, wiadomo, nie? Także no, pozdrawiam was bardzo serdecznie i hej! Aha, nie zapominajcie zostawić łapki, komentarza i ewentualnie subskrypcji. To byłby bardzo miły gest. Co świadczy o tym, że mnie oglądacie i faktycznie jakoś tam się te vlogi wam moje podobają. A ja będę wam szukał kolejnych historii. Być może i złego życia. Kto wie? Hej!